Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Kochani, witam was w grze Moonlighter. Od jakiegoś czasu w ogóle mam jakiś sentyment do rogalików, dlatego stwierdziłem, że i ten tytuł muszę spróbować. Czym jest Moonlighter? Moonlighter jest grą RPG, RPG Action, właśnie z elementami roguelite'a. Czyli będziemy przemierzać jakieś tam lochy i tym podobne. Ogólnie sterujemy tutaj pewnym sklepikarzem, który pragnie zostać bohaterem. Jest to dosyć takie innowacyjne. Zresztą zobaczycie dlaczego, nie będę przedłużał. Nie grałem jeszcze w tą grę. Jedynie co to w sumie sobie poczytałem delikatnie recenzję. Podobno naprawdę warto w to zagrać. Ale to się przekonamy już wkrótce. Dobra, poziom trudności możemy zmienić w późniejszych opcjach gry. Trudny zalecany. Oryginalny poziom trudności opisywany przez twórców gry. Polecany dla większości graczy. No dobra, weźmiemy sobie trudne. Pośród bezkresnego morza gwiazd leży kraina tak stara jak wyobraźnia. Pewnej nocy w owej krainie pojawiły się ruiny pełne niezwykłych skarbów i śmiertelnie niebezpiecznych stworów. Te dziwne, wieczne zmieniające się labirynty nazwano lochami. Czysta ciekawość doprowadziła do założenia w ich pobliżu osady. Nazwano ją Rinyoka. Pośród osadników wyróżniały się dwie grupy. Bohaterowie i kupcy. Chwała i bogactwa. Ale lochy okazały się zbyt niebezpieczne. Wielu straciło życie w ich czeluściach i wkrótce zostały one zamknięte. Dla miasta nadeszły ciężkie czasy, szczególnie jednak ciężkie były one dla młodego Willa, właściciela najstarszego sklepu w mieście. Wciąż snuje on marzenia o otwarciu tajemniczych piątych drzwi lochów. Za szybkie te napisy były. W ogóle widzicie delikatne skojarzenie z inną grą? Taki na przykład Ancient Dungeon? Mamy tutorial. Rozumiem, że w ogóle nie gram na padzie, bo widziałem, że sterowanie na klawiaturze jest tak do dupy, że to jest mało powiedziane. Ja ogólnie jestem bardzo, ale to bardzo... Nie lubię padów, o tak. Mega nie lubię padów. Dobra, takie rzeczy możemy rozwalać. Troszeczkę mi ajzaczkiem śmierdzi też. Którym robimy przewrotkę. O Jezu, tym? Naprawdę? No dobra. Rozumiem, że możemy przeskakiwać. Czy my nie możemy walczyć? To było szybkie. I cały czas uczą nas uniku. Cały czas uniki. Czekaj. To możemy niszczyć. Wow. A RT. Możemy zmieniać przedmioty. Nie, przepraszam. Możemy się leczyć, ale nie musimy. O nie. Wow, ale jesteśmy dobrzy w tej grze. Au, 12 drzwi. Nie, kurde, nie. Tym. Jakie to było mocne dziedzictwo. Chyba akurat się uleczymy w sumie. RT. No i fajno. Tutaj mamy załadowany atak. Padło. Czyli co, wychodzi na to, że jesteśmy tutaj jakimiś kupcami, którzy sobie chodzą po tych lochach. Chodzą sobie po lochach i zbierają przedmioty na sprzedaż. Pozostałeś się odlewni. Da się zabrać wszystko po prostu? Co to było? Tkanina.
To samo tu. Jest, szybko przenieś. Nie to! Jak to? LB. Nie wszystko. O, pięknie. Obtuty miecz. Kurde, nie ten klawisz. Wow. Ja pierdzie... Ale to jest ciężko. O, ja pierdykam. O, au. Co tu się dzieje? Co my tu musimy zrobić? No nie. Ja pierdykam. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jaka ta gra jest porąbana? Czy my tu mamy zginąć? Aha, świetnie. Nie no, my tu mamy ewidentnie zginąć chyba. Nie mam szpotek. Zenon, co za biedaczek. Całkiem sam. Odpocznij, Will. Zaopiekuję się tobą. Czyli typowe dla takich gier. Umrzyj, żeby pokazać ci, że umierasz. Nawet gdy byłeś dzieckiem jeszcze, nie umiałeś chodzić. Ciekawiły cię lochy. No za pracę. Nie mam wątpliwości. Jesteś równie szalony jak Pete. Witaj, chłopcze. Czyżby nasz mały kupiec nie dawał sobie rady? Will, wysłuchaj mnie. Prawda jest taka. Jesteś ostatnim z rodu. Tylko ty możesz pokierować Moonlighterem. Nie możesz wciąż tak ryzykować. Nadstawienie karku dla tych piątych drzwi to jakieś szaleństwo. Odpuść. Znajdź jakieś artefakty, użyj naszyjnika i uciekaj z lochu. I na miłość krateru, zostaw już te miotłę. Niebezpiecznie jest wyruszać samemu. Weź to. Należy do mnie od bardzo dawna. Mnie się już nie przyda. Sztylet starczą chyba. Teraz wstawaj. Marnujesz światło. Nie zaniedbuj sklepu. Zobaczymy, czy uda mi się przemówić ci do rozumu paroma sztuczkami, których twój dziadek nauczył mnie tak dawno temu. No dobra. Czyli tak. Jesteśmy ostatnim z rodu. Chłopcem. Żeby sprzedać swoje z zyskiem, swoje towary z zyskiem, musisz poznać dwie rzeczy. Pierwszą jest wartość sprzedawanego przedmiotu, a drugą popyt. No już, otwórz sklep i wpuść klientów. Trzymaj, otwórz. Masz. Widziałeś? Na taką właśnie reakcję liczyliśmy. Przedmiot nie okazał się zbyt drogi, ale mimo to sprzedaliśmy go z zyskiem. Zwracaj baczną uwagę na reakcję klientów. Mój dziadek właśnie w ten sposób rozpoznawał, czy ceny są odpowiednie. Za drogo? Ewidentnie za drogo. Chyba nie muszę ci mówić, że cena na ten przedmiot była o wiele za wysoka. Wyciągnij wnioski.
Pamiętaj, żeby nie wystawić zbyt często popularnych przedmiotów. Jeśli zaleje ją rynek, będziesz musiał je przecenić. Zasada jest prosta. Wysoki popyt oraz niska podaż, wysoka cena. Wyjmij swój dziennik kupca. Znajdziesz w nim wszystkie informacje. Na temat odkrytych towarów i artefaktów. To pod Y chyba jest, tak? RT. Tak, popyt i reakcje. Neutralna. Wygląda na to, że co? Nie zdążyłem. Dobra, potem zobaczymy. Słońce chyli się ku zachodowi. Dam ci już spokój. Od teraz musisz radzić sobie sam. Spoczywa na tobie odpowiedzialność za przywrócenie temu sklepowi dawnej chwały. Masz to we krwi, Will. Daj staruszkowi powód do dumy. Tymczasem zawsze możesz wypróbować na ten swój nowy miecz. Lochy w nocy są bardziej niebezpieczne, ale wtedy właśnie znaleźć można najlepsze artefakty. Tylko nie zapuszczaj się za daleko i używaj naszyjnika. Idź już. Moje stare kości zasługują na odpoczynek. Ale to czekajcie. X mamy atak. Tu pod... Nie, to jest... A, to jest atak. X to jest obrona. Da się napierdzielać? Rynioka tu się oddycha. Aha, czyli takie randomowe teksty. Czy jest tu jakaś mapa, czy coś w tym stylu? To jest co innego. To jest nasz plecak. Ale zostało nam to wszystko. I miotła też jest. Miotła zguby. Nie na sprzedaż. Kalendarz. To taki troszeczkę... Stardew Valley. Jak mi się wydaje. Golemy. Notatniki. Tu nic nie było. Ja nie wiem, czemu nam się tu świeciło. Dobra, nieważne. Mapy tu nie widzę. Will. Widziałam cię wcześniej w lochach, koleżko. Nie o coś mi coś tajemniczego? Nic. Mnie zabili. Maury, udało ci się znaleźć jakieś nowe artefakty kultury w lochach, Will? Zawsze mnie dziwiło, że te wszystkie przedmioty, które tam znajdujemy, pochodzą z zupełnie unikalnych cywilizacji. Dobra, tylko gdzie są te lochy? Bo ja się już pogubiłem. O, Pokemony. Prawdziwe Pokemony. Will, zagramy w berka, jak następnym razem będę u ciebie? Nie zagramy chyba na razie, przynajmniej. O, tu jeszcze coś jest? Masa, synu, jak cię znajdę, to skopię ci... O, Will, widziałeś gdzieś masę? Co mu skopiesz? Jestem ciekaw. Dobra, staruszku, a gdzie mam iść? Masz nowy miecz, jak widzę. Biegnij do lochu, chłopcze. Tam jest loch, w tą stronę. Już znalazłem wejście. Faktycznie to jest tak creepy. Tu jest w ogóle kilka rodzajów lochu. No, a jak ja tam mam wejść? Że tu? A, tu. Loch Golema. Dostępny dla kupców i bohaterów. To jest Loch Golema. Dobrze wiedzieć. Loch Golema pierwszy. Ciężkie to sterowanie. Jakby jeszcze moby chodziły tak samo jak ja, po tylko jednych tych stronach. Bo nie da się na przykład w kosie kasować, znaczy kasować, walczyć. To jest jeszcze w ogóle jakiś patyk. Jest golem. Au? Wow! Coś by tam wydropili.
Nie możemy sprawdzić. Au, au, au. Możemy chodzić z tym, no. Au! Mogłem jak człowiek normalnie z boku podejść. Ale nie, lepiej się bawić. Ciekawe, ciekawe. Jest tu w ogóle mapa, tylko mapę się... A, pod selectem, dobra. Mapa jest pod selectem. To jest jakiś sklep? Co to jest? Nie, to nie jest sklep. Pytaj. Do osoby, której poszczęści się bardziej niż mnie. Zostało mi niewiele czasu. Dziwny stwór po drugiej stronie pokoju zadał mi obrażenia. Zniszczył mój naszyjnik. Rzuć jednak na niego okiem. Dałem mu do wiwatu. Przyłapał mnie w pobliżu pomieszczenia strażnika. Gdy uciekał, zgubił kilka przedmiotów. Jeden z nich to jakaś mapa albo plan. Cokolwiek to jest, miałem rację. Nazywają mnie szaleńcem. Mówią, że szalony Pete postradał rozum. Ale miałem rację. Każdy strażnik z lochu posiada klucz. Wszystkie powiązane są z ogromnymi, zamkniętymi drzwiami na zewnątrz. Piątymi drzwiami Rynioki. Szkoda, że nie będę świadkiem ich otwarcia. Jeśli mnie znalazłeś, przepraszam za mój zapach. Plan powinien gdzieś tu być. Proszę, otwórz piąte drzwi Rynioki. Te lochy nie są tym, czym się wydają. Dobra, tylko ta mapa czy plan? Gdzieś tu? Tu jest. Wielki szefu mnie zabije. Miałem je wszystkie wypuścić. Teraz muszę gonić tego dziwnego stworka, który zabrał moje rzeczy. Ach, wielki szefu strasznie się na mnie pogniewa. Czyli to są wszystkie klucze. Następnym lochem będzie ten po prawej stronie maksymalnie. Dobra, czyli tak. Jakieś monetki. A, to chyba ten talizman. Dzięki temu talizmanowi potem możemy się naładować. Ale tu chyba nie ma jeszcze go. Cały czas mi się mylą te kontrolki. No dobra, no i co? No wzięliśmy. Ja dalej nie mogę przejść. A, czyli to był po prostu taki tutorial. Ucieczka, naszyjnik. I to jest pokazane, że zabiliśmy stworków. Wow. 11. Trochę zdobyliśmy lutu. Trochę lutu zdobyliśmy. A, młody właściciel Moonlightera powrócił. I to bez szwanku. Nauczyłeś się korzystać z naszyjnika? Najwyższy czas. Co tam trzymasz? Czy to plan lochów? Skąd to masz? Znalazłeś starego Pita? Martwy. Rozumiem. Oto co spotyka tych, którzy próbują się dostać za drzwi. Odpuść sobie, Will. Zdobądź potrzebne artefakty z lochu Golema. I zadbaj o Moonlightera. Zauważyłem na rynku kilka miejsc, które mogą cię zaciekawić. Parę sklepów do odwiedzenia. Spróbuj ożywić to miasto. Najwyraźniej potrzebuję kopa na rozpęd. Miło było zobaczyć Rynioke żyjącą pełną życia. Bardzo miło. O, jest jakiś plac. Czy plac? Inwestycje, miasto, sklep. Czujesz, że lochy są dla ciebie zbyt trudne? Twoja stara broń już ci się znudziła? Mogę pomóc rozwiązać ten problem. Za pieniądze. I materiały. Kupujemy żelazo, póki... Kujmy żelazo, póki gorące. Późnia wulkana.
Możemy inwestować w miasto. Drewniana czapa. Brutalna siła to za mało, żeby poradzić sobie w lochach. Odwieź drewnianą czapę, w której znajdziesz pomocne mikstury i zakręcia. Les sprzedawca. Domokrążca, bankier. I tak dalej, i tak dalej. A w sklepie? Co my tu możemy? Sklep poziom pierwszy. Ten dodatek umożliwia kupcom dekorowanie swojego sklepu, aby przyciągnąć klientów. Dodaje też więcej miejsca na przedmioty. Ej, tu się chyba robi taka dosyć wielka ta gierka. Rany. Rinoka miewała już lepsze dni, gdy twój dziadek otwierał mu Neutera. Ludzie z całego kraju przybywali, żeby zobaczyć, co ma na składzie. Tłum, że palce nie wciśniesz, a teraz... Teraz nie. Ja mam zainwestować w coś? Raczej chyba nie. Nie mam kasy na to. To jest mój sklep, tak? Czy ja mogę to zabrać? Nie, ale mogę za to... Mogę za to chyba zmienić cenę. Nie mogę. RT. Za stówkę było git. Ja myślę, że tak 120 możemy śmiało. 120 myślę, że byłoby git. No i tu się ustawię cenę. A jest 120. Myślę, że jest fajnie. Rdzeń golema damy za stówkę? A możemy umieścić wszystkie na przykład? Możemy. I stówa za... Tylko jak my tak będziemy robić? O Jezu, nie, nie za 48. Za 2. Jezu, naprawdę muszę tak tutaj cały czas maszować ten joystick? Trochę cholernie do dupy. Cholernie do dupy. Co ja widziałem w ogóle? Stówka za unit, czyli za jednostkę. Razem 200. Wodna sfera. To możemy też dać na razie za stówkę. Zobaczymy, czy to jest tanio, czy to jest drogo. No nie znamy cen niestety. Więc wiecie co? Kurde. Ja może jestem trochę za głupi. Bo to powinno być pojedynczo, bo nie znamy cen. Nie wiemy, za ile to może być. A wcale nam się nie spieszy z tym, z tą sprzedażą. Jeżeli ta stówka się sprzeda, to po prostu zrobimy więcej tego wszystkiego. No ale serio, mogliby dać, nie wiem, po 10 albo wpisywanie nawet. A da się! Da się! Shira jest głupi. Shira jest głupi bardzo. Shira jest głupi. O, coś tu mamy? To jest ta mapa. Czy możemy sobie włożyć do skrzynki wszystko? Przenieść wszystko. O, pyk. Co tu jest? Otwórz. Kolejna skrzynia. Idziemy spać do rana i zobaczymy, czy sklep się czy sklep się wzbogaci, czy wręcz przeciwnie. Otwieramy sklep. Dzień dobry Państwu. To drogo? Naprawdę za drogo? To jednak stówka? To jest za tanio. Rdzeń jest za tanio, ewidentnie. Rdzeń dajemy za 150 w tej chwili, ale nie mamy nic, kurde. To też jest za tanio. A nie to. Czyli tak, to bierzemy na pewno. To bierzemy na pewno i to też weźmiemy. Wszystko teraz robimy po 150.
Pyk. Dobra. To też damy 150. Za drogo? No dobra, 130. Ty kurwa wam za darmo wszystko oddać, cwaniaczki. Za drogo. Nowy gałgany. Obniżka. Black Friday. To też za drogo. To w ogóle jest za drogie, jak ja pierdzielę. Zero. Dobra, za 50, bo tamten to naprawdę ktoś normalnie się zrobił czerwony. Aż się zrobił czerwony. Macie. To też za drogo już jest, kurde, no. 20. Znaleźć ceny naprawdę jest ciężko. No serio? Aż tak? Chcę wam to za dychę sprzedać? Naprawdę aż tak tanio? Nadal za... No kurde, bez jej. My tu maksymalizujemy zyski. O, 110, no i super. 110 jest sam raz. Ewidentnie te skrzydełka są zbytnio niewarte nic. No masz. Mamy coś jeszcze tu w tej skrzyni? Coś ciekawego. Może ten Broken Sword? Mamy 10, a mamy sporo tych zgryzokamieni. Osełki, korzenie, bluszcz, damba żelaza. Nie, tej sztaby to nie chcę sprzedawać. Nie chcę je sprzedawać. Te 10 za dużo? Wy sobie jaja robicie? 200. Dobra. To po 5. Po 5 się rozchodzimy. Już taniej nie zejdę. Po 5 i się rozchodzimy. Złotych, że wszystko po 5 złotych. No i gitara. Bierz i uciekaj. Zaraz się dowiemy, czy ten miecz to jest... Ale nie jest źle. 200 nie jest źle. Myślę, że 180... No 160 damy. 70. Cena uczciwa. No i fajno. Dawaj. O, ale wziął. 170, mówiłem, uczciwa cena. Jak nic, uczciwa cena. Dobra, zamykamy sklep, wypad. Nie ma towaru. Trochę żeśmy zyskali. 700 pieniążków. Stan konta, popularność spada, bo sprzedaliśmy bardzo drogi miecz. Nie obchodzi mnie to. Od razu sobie może przygotujmy mniej więcej. A w ogóle zobaczmy, jak wygląda teraz nasz dziennik, notatnik. Czy my coś tutaj mamy teraz? Coś? Anything? Jak się tutaj... Kurde, nie wiem, jak się to robiło. Tym nie, o tym. Golem, las, pustynia, technik. Ale tu widzę, że niezbyt mamy opisane cokolwiek. O! Tkanina. Twardy, ale nieprzyjemny w dotyku. Nadaje się głównie do tworzenia ozdób. Jakiś Broken Sword? Tam nie było nic? O! Tu jest. I zgryzokamień 5. Korzeń nie wiadomo. Sztabka żelaza nie wiadomo.
Wodna sfera, 110 było git. 110 było git, rdzeń golema też 110 było git. I popsuty miecz, popularność niska. Ej, ale to nie jest napisane, 170, a nie jest, przepraszam, 200 za dużo, 170 tak średnio. No myślę, że 150 byłoby fajnie. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i co? Widzimy się w Moonlighterze. Na pewno w następnym odcinku. Nie wiem, czy nie robimy z tego serii wiodącej. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo. Hej, hej!